dajmy 3! Witamy Was w kolejnym challenge'u na naszym kanale, a dzisiaj kolejna część Weź nie słuchaj, weź zaśpiewaj. Mamy w tym oto pięknym koszyku nazwy różnych polskich kolęd i pastorałek, a naszym zadaniem będzie mieć na słuchawkach jakąś głośną piosenkę, której zadaniem będzie nas rozproszyć i w tym samym czasie będziemy musiały zaśpiewać właśnie polską kolędę. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak nam poszło, to zapraszamy Was do oglądania odcinka i co, zaczynamy! Mua! Słuchajcie, to może, tak jak Ola już mówiła, ona ma słuchawki, więc będzie pierwsza, to może najpierw wylosuj. Wylosuję, ale powiem Wam fun fact, ja w kolędy pastorałki jestem bardzo słaba, musicie przyznać. Trzymamy za ciebie. Moja znajomość, więc wylosowałam piosenkę, jest taki dzień. Najchętniej to bym ją zwróciła, nie mogę, więc podejmę się tego wyzwania. Nie no, wiecie, nawet nie znam tej piosenki. Po prostu jej nie znam, więc mając jeszcze 4 minuty inne, to... Ale anime! Aż ja to słyszę. Ale anime! Mogę już? Mogę? Dobra. A jak krzyczy? Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy dzień. Zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Dzień. To jest chyba challenge dla Oli. Nie znam, dobra, nie znam, widura. Niebo, ziemi, ziemia. A nie, niebo, ziemi, niebo, ziemia. Wszyscy wszystkim ślą życzenia. Drzewa ptakom, ptaki drzewom. Chnienie wiatru. Coś tam płatką śniegu. Ej, no? Ja nie, nie znam. Ja tego nie znam, ja takie... Nie, to jest okej, dobra. Ja tak słuchałam i takie... Dobra, kojarzę z radia ten początek. Refren? Nie. Słyszałam coś od was, jak śpiewałyście. Okej. Okay. To jest trend dla Oli, Ola po prostu wymiata. Dobre, wymiata. A ja śpiewałam dobrze, chociaż ten podstawek. Tak, 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 właśnie tak. O to chodzi. A, dobra, Lodia. No to dzięki wszystkim, dzięki przyjmuję, oddaję słuchaweczki Sandy Bambi. Okej, okay. Teraz ja losuję. Dawaj Sandy, losuj, losuj. Let's go. No to jeszcze się boję tego. Wow, pastuszek bosy. Jak ja chciałam na to trafić! I zróbcie nie, takie... Ja tego nie ona wylosuje dla ciebie, a ty dla niej. O! Możemy tak zrobić. Wiecie, odwrócona karta, Uno. Ja teraz tobie wylosuję. Dobra, dobra, weź coś fajnego, proszę. I zróbcie to przekazanie oficjalne. Ale to jest jeszcze gorsze! Jak to? Dobra, dobra, nie, nie. Ja to znam z jakiegoś mema. Ale nie znam tekstu, więc muszę tekst zrobić. Jesteś gotowa? Jestem. To super. Zaczynaj! Co to jest? Super jest! Co to jest, Boże? pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. Co za radość, gdy saniami można jechać dal. Gdy hey! Pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. A przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd. Hey! Pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. Ej! Co za radość, gdy saniami można jechać. Hej! Gdy pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. Co za radość, sań w dal. Ej! To za radość! Ej, słyszałam, jakby to był jakiś remix dosłownie, tam był jeszcze taki fajny beat i ja tak pada śnieg. No więc Sandy, powiem ci, że no nieźle, nieźle ci poszło, twój remix pada śnieg, wleciał mi w ucho, będę słuchać w zapętleniu. Tak, jeszcze najlepsze okay, to okay. Jest to, że ona jak śpiewała, to po prostu zmieniła głos na taki pada śnieg! Nie czułam taki remix, wiecie co? Pada śnieg! No ale tak właśnie śpiewałaś, tak bardziej tak, takim głosem, takim grubszym, nie wiem jak czy rozumiecie, ale... O nie! Dobra. Ja bardzo kocham w ogóle tą pastorałkę. Ja mam z nią mega miłe wspomnienia, bo w podstawówce na jasełkach byłam pastuszkiem. Tak. O, założyć te słuchawki. A, nie to chciałam słuchaj. Nie chciałam. Jesteś gotowa? Cześć Amelia, jesteś tak, gotowa? Jest na challenge. Ale głośno. Nie, tak. Był pastuszek bosy, na fojarce grał. Pasał w górach owce i w szałasie spał. Nagle aniołowie z nieba wzięli, przefronęli. Obudzili go, gdy spał, gdy spał. Obudzili go, gdy spał, gdy spał. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, bo narodzenia czas wypełnił dni. Biegnij pastuszku, jasną drogą w niebo płonie. A na niebie...
coś tam, światło od gwiazd, a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd. Ej, dobrze! Ja nie wiem, czy... Dobrze. Ja nawet nie wiem, jak to wygląda. Powiem wam, dobrze mi poszło. Powiem wam, że poszło mi chyba tylko i właśnie tak dobrze dlatego, że ten remix, który miałam, miał po prostu taki beat, że pum, pum. To co? Przekazuję to. I znowu ja? O Boże. Ale już słuchaweczki. To wie. Mogę tekst? Znowu piosenka Oli, której nie chciała. No, ja tutaj oni mówią, jaką chcecie piosenkę? Ja mówię, nie, no problem, nie, tutaj nuty. Nawet super. Super! O Jezu, to jest takie trudne teraz. Słyszycie to? Tak, słyszymy. Ale dobre nuty. Dobra, zaczynam. Bo kiedy miasto na święta się stroi, nie jeden z nas o przyszłość się boi. Nie jeden z nas marzenia ucieka, wierząc, że spełnienie gdzieś czeka. A kto wie, czy za rogiem nie stoją anioł z Bogiem. Nie, czekaj. Nie stoją anioł z Bogiem, nie obserwują zdarzeń i nie spełniają marzeń. Kto wie, kto wie, kto wie. Dobrze. Ej, powiem wam, nie wyłączajmy tej nuty. Ocia, wracamy do żywych. Ocia jest w swoim świecie. Ale to było dobre. Ale Ocia jest w swoim świecie. Słyszałyście to? Dobrze. Tak, słyszałyśmy, ale w ogóle zauważyłam taki taką mały szczegół u ciebie, no, że po prostu jak ty śpiewasz, to masz mega dużo ładnych ozdobników i mam takie, jakim cudem Ola robi ozdobniki podczas tego, jak ma dwie w ogóle inne piosenki, a trzecią w ogóle jedno śpiewa, jakby... Ej, ale ja nie wiem, czy mnie nauczyło tego, że ja mam, nie wiem, tyle dzieciaków w domu i wiesz, jeden się uczy, drugi śpiewa, a kolejny w ogóle jakoś dyskusja na inny temat i jeszcze ktoś inny słucha muzyki, jeden gra na gitarze, drugi na ukulele, a kolejny wygląda w ogóle Minecrafta, jak robią jakieś budynki. Ja po prostu mam jakieś oswojenie, nie wiem, ja się... wiecie, ja po prostu sytuacji mam takie, a dobra, no to się skupiam. Okej, rozumiem. Nie, dobrze, ale... poszło. Okej, wylosuję. Sandy. Cicha noc. Okej, fajnie. W sumie to jest kolęda, którą chyba najbardziej nie lubię. A to jest coś, co ja najbardziej lubię, że znam za nią. Dobrze. To jest taka właśnie... mega tradycyjna. No właśnie. Ale buja! Dobra. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem, a u żółbka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Wow. Tyle? No. Języki to leciały dobre nuty, one mi One mnie tak rozpraszały. Ej, ale to... Piszcie w komentarzach, jaka jest wasza ulubiona. Śpiewałam chociaż melodię? Smaczko, kochani. Tak! I robiłaś też ozdobniki w ogóle jak Ola. Ale było takie śmieszne, jak jak taka kuska trochę. Dobra, ja nie mam chyba coś losować. Tak, mi zostało jedno i to jest... Przybierzeli do Betlejem. Czyli mega łatwe. Mega łatwe, mega fajne. Mega fajna kolenda. Myślę, że pójdzie ci dobrze. Także... Powodzenia. Życzymy ci... Połamanie nóg to się chyba życzy, jak ktoś tańczy, co nie? Jakie combo! Dobra, nie umiem się skupić! Jejciu! Przepraszam, czekajcie! Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając właśnie dzieciom, to czekali, że chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. I tyle, nie pamiętam drugiej zwrotki. Ej, nie! Nie, no dobrze. Dobrze! Nie wiem dlaczego, ale jak wy się tak uśmiechałyście i pokazywaliście mi kciuki do góry, to właśnie czuję, że mega było źle, po prostu tak, że chcecie nie, tak poszłać. Serio, okej, było dobrze, tak, właśnie jakoś tak... Nie wiem, okaże się, okaże się na odcinku, ale ja czuję, że poszło mi trochę gorzej. No nie poszło ci, dobrze ci poszło, mówię. Czy my też cię oszukały? Nie. Dobra. A wy kochani, piszcie, czy Amelce poszło dobrze, czy nie, ale my oczywiście uważamy, że bardzo dobrze jej poszło. Bardzo dobrze, ale
niestety. Niestety to już koniec dzisiejszego odcinka, więc... Słuchajcie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie nasz kanał po więcej i co? Do zobaczenia!